Cześć, Dawid Chmielarz, KRK TV. Mam przyjemność dzisiaj rozmawiać z Tomkiem Drwalem. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, znajdujemy się w Kraków Plaza w Szkole Sztuk Walki Tomasza Drwala. Właśnie, skąd taki pomysł, żeby stworzyć Szkołę Sztuk Walki? Może sprostowanie lekkie, że znajdujemy się generalnie w klubie Fitness Platinum i to dzięki Fitness Platinum powstała taka jak gdyby miejscówka Szkoła Walki Drwala. I pomysł jak gdyby był wspólny, bo właściciel marki Fitness Platinum widział jak gdyby potencjał w uprawianiu sztuk i sportów walki oraz tych wszystkich rzeczy dookoła tych sportów. Jak się zaczęła twoja przygoda ze sztukami walki? Filmy z Bruce'em Lee, Choi Li Fat, czytałem coś tam właśnie z twojej biografii. Jak to wspominasz? To był pierwszy w ogóle, to był wiadomo, krwawy sport, Van Damme, później był Rocky, później był znowu Van Damme, gdzieś tam Bruce Lee, to wtedy nie było MMA. To, naprawdę to był taki, te pierwsze odcinki, pierwsze walki UFC, jak wpadły mi w rękę, to naprawdę było wielkie wow. Pamiętam, że to jeszcze oglądałem na VHS-ach z radzieckim lektorem i z angielskim, czyli było dwóch lektorów. I tak naprawdę tak się zaczęło, że trenowałem karate, zaczęliśmy gdzieś tam ten parter robić na parkiecie, a później tak naprawdę ja nigdy nie wiedziałem, że będę zawodnikiem, nie? To samo z siebie właśnie wyszło, że ja się tym bawiłem, cały czas się tym bawiłem i mi szło na tych zawodach, nie? Czy to były amatorskie, czy już później jakieś zawodowe walki, mi po prostu szło, ale nigdy do tego nie podchodziłem, że będę gdzieś później, jak już miałem tych walk kilka, zobaczyłem, że jest okazja gdzieś wyjść wyżej, czyli wtedy myślałem o Pride albo UFC i to był taki cel. No i któryś z tych celi się zrealizował, no chciałem bardziej być w Pride, aczkolwiek Pride kupili Amerykanie i zostało UFC i w 2007 podpisałem kontrakt z UFC. Tak z innej beczki chciałem się zapytać, pewnie już wiele osób zadawało ci to pytanie, ale ja nie będę pierwszy, tylko właśnie chciałem usłyszeć to od ciebie. Dlaczego nie doszło do walki z Mamedem Khalidowem? Czy to problemy, kontuzja z kolanem, takie pogłoski słyszałem? Że złe pogłoski, bo to była kontuzja dość poważna, która skończyła się zabiegiem na otwartym kręgosłupie. No cóż, no dość poważny zabieg, dzięki któremu też naprawdę wyszło parę rzeczy, ale na szczęście szybko wróciłem, bo to była na tyle poważna wtedy kontuzja, że myślałem, że już w ogóle do sportu nie wrócę. Na szczęście ludzie ze szpitala Świętego Rafała zrobili swoje i dzięki temu mogę dzisiaj być. Natomiast no, to jest tak, ja miałem kontuzję, nie mogłem zawalczyć. Mamy teraz, zaraz potem też miał kontuzję, okazało się, że też coś miał robione z kręgosłupem. No teraz czekamy, no nie, po tej jego rehabilitacji. Ja myślę, że do, wcześniej czy później dojdzie do tej walki. No tak, ale teraz walka z Michałem Materlą, również zawodnik wielkiego formatu, więc będziesz miał okazję się sprawdzić. No właśnie, zbliża się walka z Michałem Materlą. Jak się do niej przygotowujesz? Dają właśnie twoje przygotowania do tej walki. Ciężkie są te przygotowania. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, aczkolwiek no już tak naprawdę od 3 tygodni jestem w dość ostrym treningu. Mieliśmy badania, przeprowadzone badania wydolnościowe na krakowskim AWF-ie pod okiem doktora Toty. Czekam jeszcze na dokładną rozpiskę i to jest jak gdyby robione zgodnie z planem, zgodnie z tym, co wyszło z tych badań, żeby trafić w tą formę właśnie na 23 maja. Również pierwszym Polakiem, który walczył w UFC i przyczyniłeś się też do rozwoju MMA w Polsce. No i dzięki temu też ta placówka tutaj powstała. Wcześniej też miałeś inną szkołę, prawda? To znaczy, to była taka ewolucja tak naprawdę, można powiedzieć, od piwnicy. No nie? Mieliśmy najpierw to znaczy miałem klub o powierzchni tam 75 metrów maty, później mieliśmy klub o powierzchni 100 metrów kwadratowych maty, a teraz mamy 400 metrów maty, mamy 400 metrów powierzchni do treningu funkcjonalnego crossa, oprócz tego mamy sprzęt cardio, sprzęt na siłownię, mamy salę, gdzie są zajęcia z fitness dla kobiet, także mamy, można powiedzieć, taki supermarket, jeżeli chodzi o poprawę kondycji fizycznej i każdy znajdzie jakąś alternatywę dla siebie. No właśnie, jak ktoś jest nowy, chce przyjść, mówię tylko o sztukach walki, przychodzi tutaj, co ma do wyboru, co może tutaj trenować, jakie sztuki walki, jakie treningi? Generalnie bazujemy jeżeli chodzi o sporty walki, to bazujemy na
tradycyjnie MMA, mamy też K1, mamy Muay Thai, mamy boks, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kalistenikę. To jest taka stara gimnastyka, notabene zajęcia bardzo często odwiedzane przez kobiety. No, czyli taki full service, można powiedzieć. A jak często można Ciebie tutaj znaleźć? To znaczy, co trzeba zrobić, żeby dostać się na trening z Tomaszem Drwalem? Teraz jestem w fazie jak gdyby przygotowawczej do mojej walki na KSW z Michałem Materlą. I no jeżeli jest taka właśnie faza przygotowawcza, to bardziej skupiam się na swoich treningach, aczkolwiek jestem tutaj od poniedziałku do piątku bez śród do 7 rano i tu jest okazja potrenować jak gdyby ze mną osobiście na tej porannej fizyce. Prowadzę też zajęcia o 11, gdzie już to jest taka grupa bardziej zaawansowana, gdzie też jak gdyby realizuję swój trening techniczny. Wcześniej prowadziłem zajęcia wieczorne, ale już teraz z racji tego, że te obciążenia są coraz większe, no nie jestem w stanie jak gdyby tych wszystkich rzeczy po prostu utrzymać razem. Jakie perspektywy rozwoju Twojej kariery przed Tobą się budują? Jak widzisz swoją przyszłość? W jakim kierunku chcesz zmierzać? Ja bym dwutorowo jak gdyby do tego podchodzę. No, pierwsza rzecz to jest wiadomo moje walki, starty i tak dalej, ale przy tej też okazji chciałbym jak gdyby uświadomić społeczeństwo, że sporty walki to nie jest to tak naprawdę to, co oni widzą wszyscy w telewizji, też ciężkie jakieś naparzanie po głowach i tak dalej, bo tak naprawdę no, ten klub i ludzie na tych zajęciach są przykładem tego, że no, można trenować, niekoniecznie bawić się w to zawodowo i nastawiać się na to, że kiedyś gdzieś tam będziemy walczyć na jakichś wielkich imprezach, a można się bawić to na zasadzie takiej, że wszyscy chodzimy na basen popływać albo chodzimy gdzieś biegać i niekoniecznie każdy z nas nastawia się na to, że przegonimy Tyleja Jędrzejczak albo przegonimy, nie wiem, jakiegoś światowej klasy sprintera, czy będziemy uczestniczyć w jakichś zawodach olimpijskich w bieganiu. Na tej samej zasadzie można bawić się sporty walki i po prostu chciałbym propagować to, że sporty walki są, przy okazji tych moich walk i tego całego przygotowania, że sporty walki tak naprawdę mogą być alternatywą dla różnych innych gier czy sportów. I tak naprawdę można je uprawiać cały rok, a przy tej naszej aurze pogodowej, tak naprawdę no, zajęcia na wewnątrz sali jesteśmy zmuszeni przebywać tak naprawdę od jesieni do wczesnej wiosny, więc tak naprawdę na tym się skupiam cały czas. Walka to jest po prostu inny sposób na spędzenie swojego życia. Młodzi ludzie mogą coś robić, wkładać w coś całą swoją energię i pasję. Dzięki temu też zmierzają w pewnym kierunku. To znaczy tak i przy okazji też, jeżeli chodzi, mówimy o młodzieży, to przez... No nie każdy chce grać w piłkę nożną, nie każdy chce grać w piłkę siatkową, a jest naprawdę kupa tej młodzieży, która chce gdzieś się wyładować i to też należy jakoś wykorzystać, bo można wprowadzić jakiś aspekt wychowawczy, kogoś nakierować w życiu, że warto robić coś innego i pokazać, to nie jest łatwy sport, to nie są łatwe elementy w nauczaniu, a jeżeli już ktoś chce faktycznie zawodniczyć, to tym bardziej jest to, staje się jeszcze bardziej wymagające i wymaga wielu wyrzeczeń i poświęceń. Także dla mnie osobiście jest to jak gdyby realizacja tego, kim jestem z zawodu, bo z zawodu jestem, można powiedzieć, magistrem od fikołków po krakowskim AWF-ie, aczkolwiek no wiemy, jak jest w szkołach, jak jest z pracą w ogóle w szkole jako nauczyciel, tak naprawdę realizuję się w tym, do czego się uczyłem na studiach. Właśnie, jeśli młodzi ludzie trenują, zwłaszcza sztuki walki, taki trudny sport, ciężki, można też zbudować sobie naprawdę konkretną psychikę na całe życie. Jeżeli człowiek jest w stanie sukcesywnie pracować nad sobą, to potem to się przekłada też na inne rzeczy. To znaczy, no nie tylko każdy sport jest wymagający i każdy sport jak gdyby uczy pokory, uczy systematyki, którą później można przenieść, czy to na biznes, czy na życie, na pracę. To są cechy tak naprawdę charakteru, które właśnie w czasie treningu się kształtują, no nie, że to trzeba mieć naprawdę charyzmę do tego, żeby, nie wiem, chodzić codziennie za zajęcia albo żeby codziennie wstawać o 6 rano, przyjść na 7, czy przyjść nawet na 11 i tę godzinę, dwie po prostu posiedzieć, pomęczyć się. Dziękujemy za wywiad, rozmawiałem z Tomaszem Drwalem. Dziękuję bardzo. Dzięki.